Jak ci poszło dzisiaj? To się okaże. Mi się wydaje, że nic to łatwiejsze niż te matury próbne z zeszłego roku nie było, no ale... Trzeba być dobrej myśli, nie? Całkiem łatwo. Ja już jestem zaskoczony, no. Myślę, że będzie dobrze. Temat był akurat łatwy, jeśli chodzi o bloga. No i cały test też był w miarę prosty. Myślę, że bardzo dobrze poszła mi matura. Zadania były bardzo... dosyć łatwe. I byłem dobrze przygotowany. Było spoko, ale ten formopisem na mnie trochę rozwaliła. Zaskoczyło mnie, że była taka łatwa. No, ogólnie angielski był bardzo łatwy, przynajmniej dla mnie. Nie było żadnych jakichś takich większych problemów. I mam nadzieję, że wynik będzie zadowalający. W miarę normalnie to przeszło, no zobaczymy. Komisja zweryfikuje moje umiejętności. Do niczego się nie przygotowałem. Myślałem, że będzie trudniejsze, w szczególności gramatyka. No ale jak się okazało, raczej dosyć proste. Oglądałam filmiki, powtarzałam swoje notatki i to w sumie wszystko. Chodziłem na korepetycje, no i miałem bardzo dobrą nauczycielkę z angielskiego, a korepetycje to był taki dodatek własny. Jedyny problem no to ze słuchaniem, ale to wiadomo jak przegłos w klasach, ale myślę, że będzie dobrze. Chyba zdane, mam nadzieję. W sumie nic mnie nie zaskoczyło, wszystko było znane, wszystko było takie podstawowe. Wiedziałem o co chodzi. Myślałam, że będzie jakiś e-mail do koleżanki, a jednak... A co było? Wpis na blogu o tym, że poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i dostałam tą wymarzoną pracę. Matematyka była też nawet łatwa, chociaż już wiem, że jakieś tam błędy popełniłem, głównie rachunkowe. Ale polski natomiast był dla mnie dość ciężki, może dlatego, że mam umysł bardziej ścisły. I miałem troszeczkę większe problemy z polskim. Polski, cieszę się, jest dobrze, nie mam na pewno kardynała, więc jest dobrze. Matematyka raczej zdana też, bo dużo się uczyłam i miałam fajnego korepetytora. No, według mnie najgorsza była matematyka. Nie wiem, w którym miejscu ona miała być niby prostsza, ale... Polski w miarę. Tematy rozprawek były takie dosyć przyjazne, więc jestem dobrej myśli, można powiedzieć, nie?